Prawo Poznań rząbnym. 2011 rok 50 mieszkań wyłudzonych na podobnej zasadzie. No to wiadomo, że przecież obowiązuje w Polsce prawo, gdzie jeżeli zbywamy jakiejkolwiek nieruchomości, czy nawet dokonujemy jakichś czynności prawnych dotyczących firm, to musi być to zrobione aktem notarialnym, w, czyli musi to być poświadczone niejako przez państwo polskie. No bo tak to trzeba też nazywać, bo ktoś działa i dokonuje tych czynności w imieniu państwa polskiego. I tym, i tym bardziej, jeżeli... No to trzeba wprost powiedzieć, tak? Jakaś tam przestępcza gru grupa korumpuje... Jednego, drugiego, czy trzeciego notariusza, no to, to już jest wyższa szkoła jazdy w sensie tym negatywnym i absolutnie, absolutnie tego to powinno być wypalone gorącym żelazem. Tak, natomiast i, natomiast i podróż... jeszcze, jeszcze jeszcze dosłownie ostatnie zdanie. Natomiast, drodzy Państwo, kiedyś i ja to pamiętam, że wszyscy, no albo prawie wszyscy, w jakiś sposób doceniali zawód notariusza jako coś co bardzo takiego nobliwego, coś. To co się nie denerwuje, to jest żywa antena, żywy problem. Coś, coś co daje pieniądze coś, co można w jakiś tam sposób, no, zawód, dzięki któremu można Dwa naprawdę liga, godnie oczywiście. żyć. Godnie żyć, bo no co tam dużo będziemy ukrywali. Notariusze zarabiają, zarabiali i pewnie będą zarabiali bardzo, ale to bardzo godziwe pieniądze. W związku z tym naprawdę to jest ich podwójny Kiedyś w hierarchii zawodów prawniczych stali generalnie no najniżej. Nie, najniżej no, kiedyś, notariusze. Na, kiedyś, na, kiedyś na, Oczywiście, za komuny, jak za czasów PRL-u stali Kiedy naprawdę tylko bardzo tylko doszło niski. do transformacji Brojowej. Dokładnie tak, ale to podobnie. Ale to panie redaktorze, to podobnie jak komornicy. Kiedyś zawód komornika to był bardzo nisko w tej hierarchii e, sędziowskiej, sądowniczej i prawniczej. E, no, doszło do tego. I ja, ja pamiętam, że komórnicy to przede wszystkim wzbogacanie się, wiecie na czym? Na czym? Na szpitalach. Na długach szpitalnych, tak. bo był taki okres, kiedy szpitale były bardzo zadłużone i komornicy naj, najbardziej za, wzbogacili się na długach szpitalnych. To były naprawdę miliony... Na podstawie zwal, tej panie... historii powstał film nawet. Tak. pani pośle, dobrze, że się zgadzamy, czyli widać po naszej rozmowie, że nie ma przyzwolenia na te patologie. Dobrze, że wszyscy w parlamencie, myślę, podniesiemy odpowiednie ręce, że, żeby te patologie odsunąć. Dobrze, że prokuratura działa. Dobrze, że mamy wymiar sprawiedliwości, który się oczyszcza. We wszystkich wymiarach, bo jeśli my, obywatele, mamy żyć w kraju praworządnym, a nie teoretycznym, to to jest dobry kierunek. Jeśli damy sobie tutaj radę, to myślę, że uczyściemy świat nauki i, i wiele, wiele innych patologii, które mieliśmy po transformacji. A wtedy obywatel, Polak y, chętniej wróci do kraju, szybciej będzie zakładał biznesy. No bo prawo własności jest podstawą działalności państwa. No przecież na, na tym to polegało, że kiedy my będziemy mieć własność, kiedy my będziemy mogli zakładać własne przedsiębiorstwa, to, to Polska ruszy, bo będziemy mieć zaufanie do naszego państwa. Ale zaraz, ale żeby to była pełna jasność, bo panie pośle, pan sugeruje, że dopiero teraz, jak Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, to wreszcie to środowisko się oczyszcza. No pan redaktor przed chwilą powiedział, że w 2011 roku była afera, 50 notari notariuszy... Nie, 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 nie 50, 50 mieszkań. A przepraszam, 50 mieszkań, czyli, czyli też iluś tam notariuszy było zamieszane, czyli też te sprawy były wykrywane. I jak świat, jak świat jak świat światem. Złodzieje byli, są i będą. Tak, to samo przestępcy byli, są i będą. Gdyby, gdyby rzeczywiście świat był światem idealnym, to nie byłoby więzień. Są więzienia, są więźniowie, są wyroki, no są panie pośle, gdzie jest ta nasza edukacja? No, przecież no. kształciliśmy tych ludzi, przecież oni mieli kodeks. To na prawo idzie elita, i, i to, to nie woli. To nie, jest nie tak jak, jak o warunkach politycznych. Nie, to jest tak jak to mnie tak? To jest takie człowiek, nie ma kręgosłupa, nie ma wrażliwości i, społecznej. Oczywiście świat nie, empatii, nie jest, jest czarno-biały. I, mamon, ale... I mamona. Bo, bo tak to trzeba nazwać, mojej pośrednie. Mamona przesłania niektórzy ludzi ludzie mieli oczy. bardzo dobrze to, co o czym pan mówił. I, ale to jest niewytłumaczalne. Bogaci, a nie zauważył pan, że ludzie chcą A nie zauważył pan, że bogaci chcą jeszcze więcej i, 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 i ten, kto jest naprawdę najbogatszy, to tego nie docenia że nie w żaden sposób i chce, jeszcze, sędzia, więcej, no. I chce jeszcze więcej. A nie ordynator, nie, no to, nie profesor. No to bo oczywiście my Ale ufamy. te moje słowa nie są po to, żeby ich bronić. To, to nie. Tylko po prostu. Słusznie pan zauważył. Nie ma tej edukacji, to jest po pierwsze, bo nie ma, ale jeszcze jest coś takiego jak wrażliwość społeczna, nie wiem, którą się wynosi z domu, to jest kręgosłup moralny, który się wynosi z domu. To są cechy, to są cechy charakteru. Być może, że tego typu zawody społeczne. Przed dopuszczeniem absolutnie taki kandydat, nie wiem, na sędziego, na prokuratora, na komornika, na notariusza, powinien przejść absolutnie bardzo ścisłe i wcale nie żartuje. Badania psychologiczne. Przecież posłuchajcie, żeby człowiek to został. Psychologiczne, do końca... Czy psychologiczny, psychologiczne jest nie, spokojne niespokojnie. To pierwszy krok zrobił. A kiedyś 15 taki krok robiło, próbowało ale powiem, badać swoich kandydatów. Ale, ale powiem wam tak, słuchajcie, żeby. <laughs> Nie wiem, czy Państwo wiecie, żeby ksiądz czy kandydat na księdza został wyświęcony. Ja jestem z Łowicza, w jest seminarium, jest, są specjalni księża, psycholodzy, którzy. Absolutnie odsiewają tak zwane iziarno od plew. absolutnie też tego się nie da zrobić, no, jeśli oczywiście. chodzi o stan duchowny. Oczywiście to, to nie. też nie jest tak proste. Przy... Ale panie doktorze, byłoby różnych przypadków dużo więcej, gdyby nie, gdyby nie te działania psychologów Czy dobrze się stało, że ten z... tak znienawidzony z przez totalną opozycję Zbigniew Ziobro otworzył dostęp do zawodów prawniczych, czy nie? A no już dostęp do zawodów nie różnych. Wiem, co... no nie, nie, Dostęp do otworzył, zawodów różnych otworzył, otworzył. Otworzył, ale mówię o zawodach prawniczych. No to dopiero, to dopiero się okaże. Bo jeżeli rzeczywiście otworzył tak szeroką furtką, że teraz, przepraszam, ale no, wpłyną e, nurtem rzeki i nieci, co powinni pywałem. wpłynąć, no, no, no to źle. No to źle. Ja tylko chcę powiedzieć, że już już otworzył. Ale pamiętasz, co, co było do czasu otwarcia tych zawodów? Panie doktorze. Ja pamiętam. No jak sami pan, swoi, jak tylko pan minister, panie jak pośle, pan sami minister. Swoi. Tak, ale to. to Karmul Pawlak, no wywodzący się z ruchu. Ale to, nie, ale to nie tak Polska powinno być robione. To nie tak, tak powinno być to robione. Niech pan weźmie pod uwagę na przykład kresów. pośredników w obrocie nieruchomości, zarządców nieruchomości. Były licencje Dobrze, zawodowe, panie. które zostały zlikwidowane. I, a to, to, jeżeli chodzi o pośrednika w obrocie nieruchomości, czy zarządcę nieruchomości, to jest taki zawód zaufania społecznego, tak jak e, mówimy no, notariusza. Bo tutaj taki pośrednik to też w jakimś sensie zarządza dorobkiem ale, ale pośle, całego życia. Jeżeli zgadzamy. ten zawód Co w tej chwili kar... jest otworzony, Dobrze, żeby sprawa... to jest to zawód, który trąci Kon... byle jakością. Dobrze, żeby ta sprawa się zakończyła transparentnie, żebyśmy my, ale właśnie głównie notariusze widzieli, że nie ma przyzwolenia społecznego, zero tolerancji dla takich uchybień i liczę na to, że kara będzie adekwatna w sądach, które są dzisiaj już nie sędzia, który będzie losowany, da odpowiednią karę dla, dla tych osób, żebyśmy w, w przyszłości mieli zaufanie do notariuszy propos, i do państwa. A propos sądów, sąd wstrzymał wykonanie kary, właściwie no, na moment wstrzymał odsiadkę dla marka F. Kojarzą panowie, czy nie? Nie jestem w, nie jestem w nie. Marek F. to ten, który rzekomo miał, Zresztą, przyraczmy, no, zgodnie z wyrokiem sądu, który nagrywał polityków głównie Platformy Obywatelskiej. Kiedy usłyszeliśmy, że państwo jest teoretyczne, że i kamieni kupa, mm -hmm. kto spalił budkę w no, Federacji Rosyjskiej. No to nie wiem, no to, no to tak. dobrze, że mu wstrzymał. Nie, no no tylko się tylko, pytam. I no tylko no, pan frajer no... będzie pracował już za 6 tysięcy złotych. Znaczy, ja wiem, się no. tylko chciałem zapytać o jedną rzecz. Czy jest rzeczą normalną, że skazani zostali ci, którzy nagrywali, a nie ci, którzy wypowiadali tego typu słowa? No, no panie tak. pośle, no proste pytanie. Dobre pytanie, tylko pytanie jest jeszcze inne. Czy wypowiadane takie słowa podlegają pod kodeks karny? A drugie pytanie: czy ten, co nagrywał, łamał kodeks karny? Tak? No i, i to no tak wyszło, że ten, co nagrywał, to kodeks, łamał. No i ma pan tak. odpowiedź. No ale to, ale pan też odpowiedź. jest wymiar społeczny, bo jeśli dzisiaj podnosi się temat nagród i tego, że państwo wypłaca sobie jakieś kwoty za, za tej kadencji, a poprzednio pani yy, poseł Bieńkowska, dzisiaj komisarz. Yy, Mówiła o tym, że za 6 tysięcy tylko będzie pracował frajer lub inna ciemna osoba. No czy złodziej, tak? lub idiota. No dokładnie. No to, to też no, to wystawia te, taką no, laurkę społeczną, no, i też powinna być korekta wewnątrz platformy, gdzie takie osoby powinny być odrzucone. Powinno być oczyszczenie, być takie powinno osoby być niedopuszczane do debaty publicznej. One dzisiaj ciągle y, tutaj krążą po salonach, no i to też jest nie, niedopuszczalne. No chyba tak. Tyle. No, to wszystko no. zależy od tego, czy jeszcze media zapraszają, czy nie. No są takie. Zapraszają, zapraszają, może być, zapraszają, zawsze może, panie zawsze panie, może takie być Takie media, że zapraszają. Ale, ale mówimy o tych, o, kim, o, kim, o, kim, o których powiedział pan poseł Chruszcz no, tych, którzy, te, no. tych, którzy bryrują na szalonech. Ale powinni Ci bohaterowie są zapraszani przez jedne media, bo do innych nie chodzą ze względu na to, że mogłyby paść pytania, które z założenia byłyby hmm, szczere do bólu, ale hmm, byłyby od razu odbierane jako tendencyjne. A szkoda. No Też nad tym ubolewam, proszę mi wierzyć, to strasznie. Czy Platforma Obywatelska i Nowoczesna doczekają się wsparcia PSR-u, jeśli chodzi o list do premiera w sprawie wstrzymania działań podjętych przez MSWJ wobec Fundacji Obywateli RP? Powiem szczerze, że nie znam tej sprawy, I nawet nie wiem, że taki list w tej chwili powstał. No ja się dziwię, że z PSL-em nikt nie rozmawia. Że tak, o nie wiem, może, może rozmawiano, z... to wcale nie znaczy, że ja mam o wszystkim wiedzieć, o czym na przykład rozmawiają liderzy między sobą. Mam na myśli tutaj mojego lidera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Ja wiem tylko jedno, że Polskie Stronnictwo Ludowe idzie swoją drogą, niekoniecznie zgadzamy się, też tak... W opozycji nie ma koalicji. Od tego trzeba zacząć. W opozycji nie ma koalicji, każdy idzie swoją drogą, polskie stronic Ludowe jako partia czy nowoczesna was nie słucha w żaden sposób. Tradycjum. Pan to jeszcze raz wartykułuje i powie, Panie wartości. Panie przewodniczący, Katarzyna obronę. Lubnauer, proszę zapamiętać słowa, które w tej chwili wypowiem, mówi Paweł Bejda. Idziemy swoją drogą, nie Polskie Stronnictwo tak, Ludowe nie ma chodziło. swoje jestestwo. Nie Mówił pan, że w koalicji nie. nie ma czego? W koali... Nie, w opozycji nie ma, koalicji. nie ma koalicji. Oczywiście, jeżeli Nowoczesna z Platformą chce w jakiś tam sposób razem iść do wyborów chociażby samorządowych, to przecież nikt nikomu nie zamroni. My idziemy sami, jako Polskie Stronnictwo Ludowe do Wyborów. I to jest, uważamy, jedynie słuszna droga. Mamy bardzo dobry To po drugim, indolenta całkowitego. A dlaczego taką decyzję podjęliście, że sami chcecie iść? Dlatego, że mamy bardzo dobrych kandydatów. Zawsze wy wybory samorządowe były naszą naprawdę mocną stroną. Mamy dobrze poukładany teren i byłoby tak zwanym grzechem, gdybyśmy w jakąkolwiek w tej chwili w koalicję wchodzili. Poza tym jest tak zwana. W ordynacji wyborczej metoda Donta. I, i to znaczy, że jeszcze rządzi tak zwana czysta matematyka. Poza tym, te wszystkie notowania, które w tej chwili są, pokazują, że polskie stronnictwo ludowe we wszystkich województwach ma wynik dwucyfrowy. I to cieszy i to buduje. Proszę tym, nie iść drogą Janusza Piechocińskiego. W, w związku z tym to. On też cały czas liczył na wynik dwu, w związku z tym, dwucyfrowy. Tak, liczył ale do, do Sejmu. Natomiast e, ja mówię w tej chwili. No o i wam wyszło. Ile? 5,2 z tego co ja pamiętam. Ja mówię w tej chwili, panie redaktorze, o wyborach samorządowych. Natomiast e, zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądała, jeżeli chodzi o wybory do Parlamentu Europejskiego, bo to zaraz będzie wiosna 2019. sami rok. też idziecie? Mówię. Właśnie, że zobaczymy. I zobaczymy, co będzie w 2019 roku na jesieni do wyborów parlamentarnych, bo nie wiadomo jeszcze, co Prawo i Sprawiedliwość zrobi z ordynacją wyborczą. I można no, sobie ale już powiedzieć. nic nie zrobi z ordynacją ale jak wyborczą. Co może panie. jeszcze zrobić z ordynacją wyborczą? Wszystko może zrobić. Chociażby to, że podniesie próg procentowy powyżej 5%. Nie wiem, a mówiło się być... chociażby o liście, to 8, o liście 3, krajowej. To wielki błąd, czy nie? Nie, dlaczego to, w ogóle nikt tego pomysłu już nie trabał. To jest bardzo ciekawy y, pomysł. Ja byłem no w Europarlamencie. No było, było. Uważam, że polscy europosłowie powinni reprezentować kraj, a nie swoje regiony. Niestety tak jest. Ja ma, mówię to ze swojego doświadczenia, że moi koledzy zabiegali interesy łódzkiego, dolnośląskiego, zachodniopomorskiego, a, a inni europosłowie z innych krajów zabiegali interesy danej branży wewnątrz swojego kraju. I to jest dobry pomysł. I jeśli byłaby lista krajowa, बीच में वली posłami całego kraju, a także wspychanie nas do regionalizmów jest złe dla interesów naszej gospodarki. Eurodeputowani Polskiego strony Ludowego zawsze zabiegają o interesy Polski i nieraz już dali temu e, przykład i nie musimy się o, to, e, musimy się o tym przekonywać. Panem, ale nie to, musimy się o tym to, przekonywać. Tylko mówimy o systemie, natomiast, nie? Tak, natomiast ten system list krajowych to jest dobry tylko i wyłącznie dla dużych partii, gdzie a to jest też przykład, jak w jednej dużej, czy w drugiej dużej partii są euro posłowie, którzy po prostu bryknęli w drugą stronę. Natomiast z listy krajowej czy prezes jednej czy czy Bryknęli przewodniczący... w drugą stronę, co to znaczy? Proszę no, rozwinąć to No, tę no złotą Na przykład myśl. Sariusz Wolski startował z list platformy obywatelskiej. No i, w, 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 no i co się i, stało? I w jaki sposób już nie jest związany ale z Ale dlaczego nie jest związany? Że nie jest. Pośle? Związany Skoro wywołał pan z przykład. Obywatelską. Jacka ja tylko z Ale niech pan dobra, ale, ale wie pan jaki jest to przykład? Niech pan to jest taki skończyć, sam przykład jak profesorze. z Markiem Biernackim. Ale niech pan mi też na z Platformy Obywatelskiej w z tym... i Platforma Obywatelska, podobnie mhm. jak Biernackiego i jeszcze dwoje innych posłów, tak samo Jacka Sariusz-Wolskiego wyrzuciła. W związku z tym, jest to też w interesie i Platformy, i PiSu, żeby były listy krajowe, bo to są duże partie, dlatego że byliby naznaczeni, czyli byliby, dostaliby przyzwolenie czy jednego prezesa, czy drugiego przewodniczącego, tylko i wyłącznie zaufani ludzie, którzy na śmierć i życie są związani z daną partią, i nie zrobiliby tak zwanego skoku w bok. No dobrze, ale mamy na szali ten wymiar partyjny i wymiar gospodarczy i interesu kraju. Myślę, że ten interes kraju przeważa, panie pośle. I to były właśnie z doświadczenia. Dam panu przykład. Były programy rolne i one były. Chowane przed jednymi regionami i inne zabiegały. Myśmy sobie wyrywali różne wystawy międzynarodowe, czy to do Wrocławia, czy do Łodzi. Myśmy zapraszali delegacje do jednego regionu, a drugi region nie był o tym poinformowany. I to była też właśnie taka patologia partyjno-polityczna. A, a my tam, trzeba zrozumieć jakby filozofię działania Europarlamentu, jesteśmy po to, żeby bronić stoczni, wszystkich, rolnictwa całego w Polsce, przemysłu futerkowego ludzi różnych innych są że, za obroną przemysłu że, czy oczywiście, nie? Oczywiście, że jesteśmy. Ale to jest, chcę, chcę Państwu powiedzieć, że absolutnie różnego rodzaju tego typu przedsięwzięcia nie lubią próżni. jeżeli tego nie będzie w Polsce, a ja mam tylko ja tylko chciałem też zadać pytanie, kto w jaki sposób finansuje? Eee, tych którzy bronią tego typu rzeczy a to nie dotyczy tylko przemysłów, hmm, tak, nie, no, nie, nie. między innymi między pytanie innymi. pytanie kto to finansuje, ale I, kampanię i, anty tak, i, tak? Tak? i zastanawiam się czy to przypadek mówię zastanawiam się bo nie mam na to żadnych dowodów zastanawiam się tylko czy przypadkiem nie ci którzy widzą w tym interes że w Polsce zostanie to zabronione i gdzieś poza granicami Polski natychmiast zostaną otworzone, ale znowu, eee, no to ja panu odpowiem rodzaju. bo pan zadał pytanie to ja też pytaniem odpowiem. Mhm. Chyba, że pan poseł zdecyduje się jednak odpowiedzieć. To jak to było, że puszcza białowieska była przez ekologów nagminnie odwiedzana, a Gdańsk ze swoją odpławą w żaden sposób? No yy, ja właśnie pamiętam, nie wiem i dlatego pytam. Ja pamiętam, jak puszcza białowieska wcześniej jeszcze, jak Dolina rozpudy była, jak, jak tam te, te wszystkie inwestycje były drogowe, jak Dolina rozpudy była, jak tam ekolodzy wisieli na drzewach i w pewnym momencie zniknęli. Tak. Ale to absolutnie Ale co I pytanie, dlaczego? ekolodzy są narzędziem w rękach y, politycznych interesów i pojawiają się tam, gdzie trzeba polski interes przydusić albo albo wspomóc po, pomóc jakąś inną branżę. I to dobrym przykładem jest właśnie przemysł futerkowy w Polsce, który jest y, naszą specjalizacją. My jesteśmy pff, liderem, y, jednym z liderów w ogóle na świecie, a nawet nie w Europie. I likwidacja tego, te, tego przemysłu. Spowoduje to, że on trafi albo do Rosji, albo na Ukrainę. Albo do krajów skandynawskich. Tak. A cała utylizacja czy inne rzeczy trafią do Niemców. Więc trzeba sobie, składając na części pierwsze, tak to będzie wyglądać. Jeszcze raz powtórzę. że z będziemy się... mieli ładkę państwa, które nie jest ze zwierzącą. No tak, ale proszę zauważyć, jak tutaj w sposób też, powiedziałbym nawet wprost bezczelny, wykorzystana, wykorzystywana jest słabość prezesa Kaszyńskiego do zwierząt. Czy nie tak? Mam nadzieję, że, że ten projekt do końca kadencji nie będzie podnoszony, a ten przemysł B będzie dalej istniał i będziemy wpłacać no, tej milionów złotych do, póki do, do, do budżetu. Chyba coś jest na rzeczy, dlatego, że ten projekt ustawy nie ma nawet nadanego numeru i niektórzy dopytują się, kiedy będzie ten numer, numer nadany na i ci, którzy przygotowali ten projekt ustawy i od których zależy, czy zostanie ten numer nadany, dają wymieniać. odpowiedzi. Panowie, nie wam za posiedzeniem Sejmu? No muszę powiedzieć, że za, dla mnie za rzadko są te posiedzenia Sejmu. nieoficjalnie pewne, się mówi, że w czerwcu rzeczy, będzie posiedzenie dwutygodniowe. Pewne rzeczy mhm. i dobrze, bo pe, pewne rzeczy naprawdę trzeba porządniej przedyskutować. E, I tu nie chodzi o to, żeby po nocach e, działać, i jak ja to mówię, na wariata, tylko zróbmy to normalnie w czasie dnia. Jak potrzeba, to po prostu tak. nie, niech to jest, nie będzie. Jak coś potrzeba, to, to się robi i w ciągu dnia, dnia i Dobra, po nocy. Nie, jak a, trzeba a, zrobić to się coś, normalnie trzeba zrobić technicznie. Jest jeszcze 30 tak zdane. jest tak zwane bardzo dziękuję. Dziękuję państwu bardzo przede wszystkim.